Wielce Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo Ministrowie, Szanowni Panowie Generałowie, Szanowni Państwo Pułkownicy, Oficerowie, wszyscy dostojni przybyli goście, żołnierze. Dzisiejsza odprawa z kierowniczą kadrą Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych wpisuje się w obchody 20. rocznicy wstąpienia Polski, a także Czech i Węgier do grona państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sojuszu, który także w tym roku obchodzić będzie 70. jubileusz powstania. Możemy więc śmiało mówić o tym, że ten rok jest dla NATO i dla nas w NATO jubileuszowy w podwójnym tego słowa znaczeniu. Jestem ogromnie rad, że po raz pierwszy odprawa kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej została zorganizowana w Pałacu Prezydenckim, siedzibie Zwierzchnika Sił Zbrojnych, nadając tym samym dzisiejszemu spotkaniu szczególną oprawę. Dziękuję bardzo panu ministrowi za to, że zgodził się na tę inicjatywę. Cieszę się ogromnie, że mogę państwa podjąć właśnie tutaj, że ta odprawa ma charakter wyjątkowy. Mam nadzieję, że dzięki temu jako odprawa jubileuszowa zostanie zapamiętana. Cieszę się ogromnie z tego, że mogłem państwa dziś przywitać w Pałacu Prezydenckim przed chwilą tak, jak witam tutaj najważniejszych gości. Chcę, żeby tak zostało to odebrane i przyjęte przez państwa oczywiście, ale także przez państwa podwładnych, naszych żołnierzy, tych, którzy na co dzień nastawiają swoją pierś w obronie Rzeczypospolitej, jej obywateli i jej interesów nie tylko tutaj w Polsce, ale także w wielu miejscach na świecie. W ramach obchodów tak zwanego Tygodnia NATO odbyłem już wizyty w Żaganiu i Orzyszu, gdzie mogłem spotkać się z żołnierzami amerykańskiej brygadowej grupy bojowej i żołnierzami państw NATO stacjonującymi w naszym kraju w ramach wysuniętej obecności, spotkać się, by podziękować im za realizowaną w naszym kraju misję. W poniedziałek będę w Szczecinie, gdzie spotkam się z dowództwem i kadrą Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, a we wtorek, dokładnie w rocznicę naszego przystąpienia do NATO, spotkam się w Pradze z prezydentami Czech, Węgier, a także Słowacji, by wspólnie świętować jubileusz naszego członkostwa w Sojuszu. Nasza dzisiejsza odprawa jest zatem doskonałym momentem do podkreślenia, jak ważną rolę odgrywa NATO w budowaniu bezpieczeństwa Europy i jej otoczenia strategicznego oraz dla wzmacniania relacji transatlantyckich. Sojusz pozostaje fundamentem współpracy całego obszaru euroatlantyckiego, mimo nawet pewnych napięć pojawiających się pomiędzy niektórymi krajami Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi. Polska będzie zawsze zabiegać o wzmocnienie potencjału odstraszania i obrony sojuszu. Jednocześnie Polska będzie się angażować w projekty rozwijające europejską obronność, takie jak stała współpraca strukturalna czy Europejski Fundusz Obronny, zabiegając o to, aby zawsze były one komplementarne względem NATO. Moje wizyty w bazach w Żaganiu, Orzyszu, wcześniejsza w Elblągu czy Szczecinie były dla mnie okazją, by przekonać się o tym, że Polska staje się coraz istotniejszym hubem obecności wojskowej NATO i Stanów Zjednoczonych w naszym regionie. Postrzegamy tę rolę nie tylko w kategoriach bezpieczeństwa Polski, ale także bezpieczeństwa całej flanki wschodniej i basenu Morza Bałtyckiego, a co za tym idzie, także i całej Europy. Idea hubu przynosi już konkretne efekty. Dwa tygodnie temu, przy okazji wizyty pani prezydent Dalii Grybauskaitę w Polsce, ministrowie obrony Polski i Litwy podpisali list intencyjny zakładający między innymi wspólną afiliację polskiej 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz litewskiej Brygady Piechoty Zmechanizowanej Żelazny Wilk do natowskiego dowództwa dywizji w Elblągu. W zadaniach tego dowództwa jest koordynowanie działań sojuszniczych batalionów NATO rozlokowanych dla wzmocnienia wschodniej flanki, w tym batalionowej grupy bojowej operującej w Polsce, której państwem ramowym są Stany Zjednoczone. Fakt ten pokazuje, że sojusznicza i amerykańska obecność wojskowa staje się w praktyce czynnikiem stymulującym regionalną współpracę obronną. Dlatego w trakcie dzisiejszej odprawy
Jest właściwa chwila, by podkreślić nasz militarny wkład w rozwój sojuszu, jak również w bezpieczeństwo i budowę stabilności w naszym regionie i na świecie. Jest to też okazja do podziękowania polskim żołnierzom za ich codzienną służbę. Służbę tu w kraju, jak i za granicą. Służbę ofiarną, wymagającą wielu wyrzeczeń, ale też służbę przynoszącą dużo satysfakcji i poczucia, że robi się coś ważnego dla naszej ojczyzny. I za to chcę bardzo podziękować wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska. Wielce szanowni państwo, tylko w ostatnim roku prawie 2400 żołnierzy i ponad 100 pracowników wojska zaangażowanych było w realizację zadań w ramach różnego rodzaju misji poza granicami kraju. Nasze siły zbrojne były obecne w Afganistanie, Iraku, Kosowie, Rumunii i na Łotwie. Zakończyliśmy misję w Kuwejcie, w ramach której piloci w niespełna 2 lata spędzili w powietrzu prawie 4000 godzin. Wojsko Polskie uczestniczyło także w 3 misjach Unii Europejskiej. Althea w Bośni i Hercegowinie, Sofia na Morzu Śródziemnym i szkoleniowej w Republice Środkowoafrykańskiej. Wysiłek ten kontynuujemy. Od początku 2019 roku Siły Powietrzne rozpoczęły już po raz 8 patrolowanie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Fregata rakietowa ORP generał Kazimierz Pułaski po raz 3 rozpoczęła misję w stałym zespole okrętów NATO Grupy Pierwszej. Od 1 lipca ponad 1000 naszych żołnierzy razem z Czechami, Słowakami, Węgrami i Chorwatami tworzyć będzie Wyszehradzką Grupę Bojową Unii Europejskiej. Trwają też przygotowania do objęcia przez Polskę dyżuru państwa ramowego w ramach tzw. szpicy NATO w 2020 roku. Przy okazji największego zeszłorocznego ćwiczenia Anakonda 18 przeprowadziliśmy certyfikację Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu, która jest teraz podporządkowana szczecińskiemu korpusowi. Co więcej, ponad 400 naszych żołnierzy wzięło udział w ćwiczeniu Trident Junction, największym, jakie Sojusz prowadził od czasów zakończenia zimnej wojny. Rośnie w siłę również Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. W szkoleniach organizowanych w zeszłym roku w centrum wzięło udział niemal 5000 żołnierzy i pracowników cywilnych z ponad 30 krajów. W tym roku w wyniku reformy struktury dowodzenia NATO obsada centrum zwiększy się aż o 40%. Jako prezydent Rzeczypospolitej wraz z rządem angażujemy się w działania zwiększające zewnętrzne gwarancje naszego bezpieczeństwa. W lipcu braliśmy aktywny udział w szczycie NATO w Brukseli. Był on kolejnym krokiem na rzecz wzmacniania gotowości Sojuszu do obrony swoich członków po wcześniejszych szczytach w Walii i przełomowym szczycie w Warszawie, na którym zdecydowano o wysuniętej obecności na wschodniej flance NATO. Tak ważna dla nas decyzja. W jego trakcie przyjęta została na przykład inicjatywa gotowości Sojuszu, zatwierdziliśmy nową strukturę dowodzenia, odnotowaliśmy wzrost wydatków na obronność wśród państw sojuszniczych. To wszystko świadczy o sile sojuszu, o sile więzi transatlantyckich. Dyskusje sojusznicze odbywały się też w Warszawie. W maju ubiegłego roku w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej odbyła się sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, gdzie dyskutowaliśmy m.in. o wzmacnianiu polityki odstraszania sojuszu na wschodzie, czy też o przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji. We wrześniu najważniejsi przedstawicieli wojskowi państw NATO obradowali w Warszawie nad tym, jak zwiększyć gotowość bojową sojuszniczych sił, a także wzmocnić relacje obronne z Unią Europejską. Przed szczytem NATO zorganizowanym w Warszawie zorganizowałem spotkanie w Warszawie, w którym wzięli udział szefowie państw bukaresztańskiej dziewiątki. Pozwoliło to państwom regionu wypracować wspólne stanowisko na ten szczyt. Odbyłem też bardzo ważną wizytę w Waszyngtonie. W jej trakcie razem z prezydentem Donaldem Trumpem podpisaliśmy wspólną deklarację o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym. Jej ważnym elementem jest współpraca obronna. Na najwyższym szczeblu podniesiona została sprawa zwiększenia i wzmocnienia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Bezpośrednie rozmowy prowadzą w tym zakresie Ministerstwo Obrony Narodowej i Pentagon. Trwają także zmiany w samych siłach zbrojnych Rzeczypospolitej. Mają one moje pełne wsparcie jako zwierzchnika sił zbrojnych. Uruchomiliśmy ważne projekty modernizacyjne. Przypomnę tutaj tylko programy Wisła i Homar.
Wprowadziliśmy pierwsze zmiany w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, przywracając kluczową rolę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej. Opracowane zostały priorytetowe dokumenty strategiczne związane z operacyjnym użyciem sił zbrojnych. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na lata 2017-2026. W grudniu podpisałem postanowienie o wydaniu polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej Rzeczypospolitej, zaś minister obrony narodowej zatwierdził program rozwoju sił zbrojnych na lata 2017-2026. Z zadowoleniem przyjąłem też informację o podpisaniu nowego planu modernizacji technicznej do 2026 roku, obejmującego kluczowe obszary rozwoju sił zbrojnych, ale też zakładającego znaczne zwiększenie budżetu na jego realizację. Ponadto, wydając odpowiednie rozporządzenie, uruchomiliśmy z początkiem roku podwyżki w wojsku we wszystkich korpusach osobowych. Wdrożenie nowej siatki płac nie należy odczytywać jedynie przez pryzmat spełnienia powinności państwa wobec armii, ale także jako przyjęcie przez żołnierzy zobowiązania do zwiększonego wysiłku, pełnej dyspozycyjności i mobilności. Mając na uwadze potrzeby rozwoju i modernizacji sił zbrojnych, w dalszym ciągu zamierzam zabiegać o sukcesywne zwiększanie wydatków obronnych. Na mój wniosek rząd przygotował projekt ustawy zwiększającej budżet obronny do poziomu 2,5% PKB do roku 2030. Mając na uwadze założenia obecnego planu modernizacji technicznej i potrzeby sił zbrojnych, podtrzymuję swój postulat, aby ten poziom osiągnąć już w 2024 roku. Mam nadzieję, że będzie to możliwe. Pamiętając też o weteranach, wyszedłem z inicjatywą, by uczestnicy misji zagranicznych, którzy wielokrotnie brali udział w działaniach poza granicami kraju, ale jednorazowy czas ich trwania nie przekraczał 60 dni, także mogli ubiegać się o status weterana. Dziękuję parlamentowi za przyjęcie tej ustawy. Szanowni Państwo, wysiłek całych sił zbrojnych i kierownictwa resortu obrony narodowej był w zeszłym roku znaczący. Wszystkim nam przyświecała idea wzmocnienia polskiej armii i potencjału obronnego Rzeczypospolitej. Udowodniliśmy też, że na polu polityki bezpieczeństwa i obrony jesteśmy aktywnym podmiotem, sprawdzonym sojusznikiem, kształtującym bezpieczne warunki życia nie tylko w najbliższym otoczeniu naszego kraju, ale i na świecie. Za ten wysiłek szczególnie dziękuję całemu Wojsku Polskiemu i wszystkim pracownikom cywilnym. Dziękuję bardzo.